Szczęść Boże wszystkim, witam Państwa bardzo serdecznie. Drodzy Państwo, duszą narodu polskiego jest pielgrzymstwo polskie. A każdy Polak w pielgrzymstwie nie nazywa się tułaczem, bo tułacz jest człowiek błądzący bez celu, ani wygnańcem, bo wygnańcem jest człowiek wygnany wyrokiem urzędu, a Polaka nie wygnał urząd jego. A tymczasem Polak nazywa się pielgrzymem, iż uczynił ślub wędrówki do ziemi świętej, ojczyzny wolnej. Ślubował wędrować póty, aż ją znajdzie. Adam Mickiewicz, Księgi Pielgrzymstwa Polskiego. Drodzy Państwo, w Kanadzie mieszkam prawie 30 lat. Wydawać się może z perspektywy dalekiego kraju, że stabilne życie powinno zadowolić największego nawet malkontenta. Powinno, a jednak biada nam zbiegi, żeśmy w czas morowy lękliwe nieśli za granicę głowy. Ten cytat znamy wszyscy. Ciąży nad nami jak klątwa. Dla wszystkich, którzy choć trochę czują się współodpowiedzialni za losy opuszczonej ojczyzny, powinien być, jeśli nie wyrzutem sumienia, to przynajmniej motywacją do trwania i szerzenia polskości w rodzinach i środowiskach, w których żyjemy. Po tym emocjonalnym wstępie przejdźmy do rzeczywistości, która stawia dzisiaj przed nami nowe i bardzo trudne wymagania. Autor Małego Księcia, Antoine de Saint-Exupéry, powiedział kiedyś: jeśli pozwolisz, by robactwo się rozmnożyło, rodzą się prawa robactwa i rodzą się piewcy, którzy będą je wysławiać. W 1756 roku Voltaire opublikował swój traktat o tolerancji. Jest to zapowiedź tego, co kształtować będzie świadomość społeczeństw XXI wieku. Słynne już: nie ma tolerancji dla wrogów tolerancji. Jest dziś bazą do forsowania tak zwanej poprawności politycznej, którą Benedykt XVI określił jako dyktaturę relatywizmu. Żyjemy więc w czasach, w których toczy się wojna. Wojna totalna przeciw wszystkiemu, co kojarzy się z cywilizacją łacińską, dekalogiem, rodziną, prawem, tradycją i kulturą. Jak wszyscy wiemy, słowo naród ma swój początek w rdzeniu ród, czyli rodzina. Naród to scalenie wielu rodów, których łączyła jedność językowa, kulturowa i religijna. Tak powstawały narody silne, które poprzez wieki budowały swoją historię, rozwijały kulturę i tradycje. Państwo, powoli stające się tyglem wypełnionym po brzegi wieloma kulturami, językami i religiami, stopniowo zatraca swą tożsamość. Naród przestaje być jednością, a staje się wspólnie żyjącymi społecznościami. Społecznościami, w których interesy poszczególnych grup narodowościowych biorą górę nad interesem państwa i narodu. Jest to szczególnie widoczne w Kanadzie, która jest pod względem etnicznym niezwykle zróżnicowanym krajem. W czasie wielokrotnych rozmów z moimi kanadyjskimi przyjaciółmi dochodziliśmy do wniosku, że socjologiczny eksperyment pod tytułem Wielokulturowość, z którego Kanada niestety jest tak dumna, nie zdał egzaminu. Podstawowym przejawem tego jest fakt, że przeciętny młody Kanadyjczyk nie jest już w stanie odpowiedzieć na podstawowe pytania. Co to są wartości narodowe? Jaki jest strój narodowy Kanady? Jaka jest narodowa potrawa, narodowy taniec czy tradycja? Wszechobecny synkretyzm religijny i ideologiczny spowodował, że Kanada, choć opiera swe prawodawstwo na zasadach chrześcijaństwa, w rzeczywistości powoli pozbywa się i wypiera swoich korzeni. A jak na tym tle wygląda dzisiejsza rzeczywistość środowiska polonijnego? Od przeszło 100 lat polscy emigranci na wszystkich kontynentach świata jednoczą się w organizacje,
których celem jest nie tylko utrwalanie polskości w naszych rodzinach i społecznościach, ale także tworzenie silnych ośrodków społeczno-politycznych, których zadaniem jest bieżąca obserwacja wydarzeń w ojczyźnie i wywieranie wpływu na ośrodki władzy i podejmowane przez nią decyzje. Niestety obecna sytuacja w organizacjach polonijnych jest, mówiąc bardzo oględnie, zła. Zmiany w Polsce po roku 1989 przyniosły wiele niezrozumienia i braku dystansu do zmieniających się sytuacji politycznej w kraju. Działa ciągle agentura, która skutecznie rozbija patriotyczne i narodowo-katolickie środowiska. Z przykrością muszę stwierdzić, przepraszam pani profesor, ja wiem, że jestem kolejnym już, który będzie o tym mówił. Ja bardzo przepraszam, wiem, że jestem kolejną osobą, która już o tym będzie mówić. Nikt pana nie trzyma. Z przykrością muszę stwierdzić, że obecne władze w Polsce nie dokonały rzeczowej analizy środowiska polonijnego i zdecydowały się podjąć współpracę z wybranymi działaczami, którzy jeszcze rok temu publicznie popierali rządy PO-PSL i agresywnie sprzeciwiali się wszystkiemu, co kojarzyło się z Prawem i Sprawiedliwością, katolicko-narodowymi mediami oraz badaniem przyczyn katastrofy smoleńskiej. Są wśród nich i tacy, którym hasło Bóg, honor, ojczyzna jest tylko przeszkodą do osiągnięcia doraźnych korzyści płynących z pełnionych funkcji. Timeo Danaos et dona ferentes. Strzeżcie się Greków, nawet gdy niosą dary. Jakże ta łacińska sentencja z Eneidy Vergiliusza pasuje do relacji pomiędzy rządami Polski a Polonią przez ostatnie lata. Ach, te dary, które kupują sumienia i uzależniają wolę. Wciąż czekamy na efekty tak zwanej dobrej zmiany. Na rząd, który opierać swą władzę będzie nie na ludziach, których często słabość charakteru przewyższa siłę woli, ale na ponadczasowych wartościach wolnych od relatywizmu. Czekamy i mamy nadzieję, że nastąpi, bo po roku oczekiwań póki co ci sami działacze, którzy witali Donalda Tuska w czasie jego wizyty w Kanadzie, teraz ponownie, jak oficjalnie zaproszeni goście, zasiadali w pierwszych rzędach w trakcie ostatniej wizyty prezydenta Dudy. Leopold Skulski, jakże bliski mojemu sercu polityk okresu II Rzeczpospolitej, były premier i minister spraw wewnętrznych, kiedy został posłem na Sejm, zapisał w swojej księdze poselskiej jako motto pracy: miarą wielkości czynów jest pożytek ich dla ojczyzny. A w jednym ze swych poselskich wystąpień dodał: pragniemy być pożytecznym członkiem wielkiej rodziny narodów sprzymierzonych, lecz nie przedmiotem sfery wpływów obcych. Polska, jako członek tej rodziny, posiadający równe prawa w świecie cywilizowanym, może być jedynie sferą wpływów polskich. To jednak nie wyklucza naszego głębokiego przywiązania do kultury zachodniej. Słowa te zostały wypowiedziane w jakże trudnym czasie tworzenia podstaw II Rzeczpospolitej. Czy dziś stać polskich polityków i działaczy na tak stanowcze i jednoznacznie propolskie stanowisko? Dziś zaistniała przed nami szansa unormowania i uregulowania stosunków pomiędzy Polską i Polonią. Dobre chęci tego nie uczynią. Potrzebne jest wypracowanie metody stałej współpracy, która zaowocuje konkretnymi decyzjami. Decyzjami, które muszą odpowiedzieć na fundamentalne dziś pytanie: czym jest świadomość narodowa? Jakie ma znaczenie w kształtowaniu i utrwalaniu jej wśród Polonii? I jakie działania należy podjąć, by za 20 lub 30 lat wciąż istniały poza granicami naszej ojczyzny polskie kościoły i polskie ośrodki kultury? Szanowni Państwo, jest w Ontario takie miejsce pełno jezior, lasów i gór. Polacy nazywają je Kaszuby. Stolicą Kaszub jest Wilno z charakterystyczną sylwetką kościoła Matki Boskiej Częstochowskiej. Przybyli na tę ziemię pierwsi polscy emigranci w połowie XIX wieku. Niewiele dała im stara ojczyzna. Nie mogła wykształcić i nakarmić. Nie mogła wiele dać, bo jej po prostu nie było. A jednak przetrwali w swej mowie, kulturze i tradycji.
przetrwali do dziś. Już ich dzieci i wnukowie, którzy nigdy nie widzieli ojczyzny ojców, jako pierwsi zgłaszali się na ochotnika do walki o wolną Polskę w czasie I i II wojny światowej. Musimy więc pamiętać, że patriotyzm to przede wszystkim lekcja umiejętności korzystania z dorobku, który wypracowali dla nas nasi przodkowie. Mamy wzorce wielkich przywódców i duszpasterzy narodu. Ich postawa i nauczanie potrafiły nas zjednoczyć i przeprowadzić przez kręte ścieżki historii. Mamy obowiązek codziennie czerpać z tej głębi wiedzy, doświadczenia i życiowych postaw, bez których nie byłoby Polski. Dzieci i młodzież polonijna to ostatnia szansa na przetrwanie mocnej i silnej Polonii. Jeśli nie zadbamy o to, by następne pokolenia trwały w stałym kontakcie z macierzą, to zaprzepaścimy wszystko, czego dokonały rzesze przybyłych przed nami emigrantów. Któż bowiem, jak nie one, przejmą po nas pozycję organizatorów życia polonijnego. Rodzina to najważniejsze ogniwo w procesie kształtowania i wychowania. Ale zanim rodzice i nauczyciele czy wychowawcy podejmiemy ten wysiłek, musimy uświadomić sobie dwie sprawy. Po pierwsze, niezmiernie trudno pokochać jest to, czego się nie zna i nie rozumie. Po drugie, jedynym sposobem umiłowania ojczyzny jest poznanie jej całego dziedzictwa wraz z historią, kulturą, literaturą i tradycjami. Im większa jest nasza wiedza, tym większy nasz autorytet, pozwalający na umiejętne budowanie świadomości wśród młodego pokolenia. Będąc nauczycielem sobotniej szkoły polskiej w Ottawie, zaprosiłem dorastającą młodzież klasy 8 do dyskusji na bazie łacińskiego przysłowia Ibi patria ubi bene, czyli czy tam ojczyzna, gdzie dobrze. Temat o tyle ciekawy, że zdecydowana większość uczniów urodziła się już na emigracji i pojęcie ojczyzny kojarzyło im się raczej z miejscem zamieszkania niż z krajem rodziców. Wszyscy uczniowie niewątpliwie z szacunkiem odnosili się do polskiej mowy i kultury, ale stosunek emocjonalny do Polski zależał praktycznie u wszystkich od stosunku ich rodziców do spraw polskich. Wydawałoby się to zupełnie zrozumiałe, gdyby nie fakt, że niektórzy uczniowie wykazujący wyższe niż przeciętne zainteresowanie i szacunek dla polskości pochodzili z małżeństw mieszanych, polsko-francuskich lub polsko-angielskich, lub rodzin zupełnie obcojęzycznych pochodzenia polskiego. Wyglądało to trochę tak, jakby największe zainteresowanie kulturą ojców wybrzmiewał u tych, którzy dorobek ten już z własnej lub nie winy utracili. Zbyt często niestety spotykamy dzieci, które mają poważne problemy z językiem polskim. Jeśli jeszcze większość daje sobie radę ze zrozumieniem codziennej mowy, to z poprawnym wymówieniem zdania czasami jest już gorzej. Czytanie ze zrozumieniem oraz poprawnie ortograficzne pisanie jest już tylko przywilejem najlepszych. Szczególny smutek ogarnia wtedy, gdy zdamy sobie sprawę z braku odczytania młodego pokolenia w tak bogatej i przepięknej naszej rodzimej literaturze. Dziś nauczyciele szkół polskich potrzebują wszelkiej możliwej pomocy. Brakuje pomocy dydaktycznych, podręczników i dobrze ułożonych programów. Brakuje wykształconych nauczycieli i kursów dla tych, którzy chcą się szkolić. Co należy uczynić, by przekazać potrzebę etnicznej więzi oraz kulturowej i językowej jedności z Polską? Jak sprostować wymogom systematycznego nadzoru nad wychowaniem i kształceniem młodego pokolenia w duchu polskości? Co zrobić, by nie zarzucono nam, że wynarodowiliśmy pokolenie, które choć żyje poza granicami ojczyzny, ciągle może wydatnie pracować dla jej dobra? I w końcu, jakie zadania stawia przed nami zmieniająca się rzeczywistość i jakie formy współpracy środowisk polonijnych z ośrodkami rządowymi w Polsce powinny przybrać, by stać się skutecznymi w kształtowaniu i utrwalaniu świadomości narodowej? Musimy się spieszyć, bo za 3 lata może się okazać, że znów jest za późno. Proponuję, by jak najszybciej powstała wspólna komisja, która podjęłaby wysiłek stworzenia platformy do kształtowania i utrwalenia dziedzictwa narodowego dla Polonii na całym świecie. Podstawowym jednak warunkiem, aby odniosła ona sukces,
jest bezwzględnie przeprowadzenie lustracji wśród Polonii. Bez tego każda inicjatywa ma małe szanse na długotrwałą działalność i owocną pracę. Komisja ta powinna na początku ukierunkować swoje prace na 4 podstawowe fakultety. Nauka języka polskiego, nauka historii Polski, nauka geografii Polski oraz pomocy dydaktyczne dla rodziców i nauczycieli. Zadania te można już realizować z minimalnym nakładem finansowym poprzez wykorzystanie dostępnych środków komunikacji takich jak internet, a w tym kanał YouTube i portale społecznościowe. Facebook i Twitter są nie tylko atrakcyjne dla młodzieży, bo umożliwiają wewnętrzne dyskusje, co również zmusza do czytania i pisania po polsku, ale także pozwalają na uzyskanie opinii i porad osób korzystających z proponowanych serwisów. Lekcje języka polskiego i historii mogły być tworzone w odcinkach 15-20-minutowych. Bazą lekcji języka polskiego powinny być na początku język angielski, francuski i jeden z języków wschodnich. Lekcje historii i geografii powinny być w języku polskim z możliwością doboru odczytania tłumaczenia w jednym ze wspomnianych języków. Jestem przekonany, że taka oferta nie tylko zachęciłaby dzieci i młodzież do nauki, ale również pozwoliłaby rodzicom i nauczycielom do formowania wymogów w stosunku do swoich wychowanków. Musimy bowiem zdać sobie sprawę, że bez wymogów i konsekwentnej pracy z dziećmi i młodzieżą nie osiągniemy zamierzonych celów. Po rozpoczęciu wspólnych działań powinniśmy pomyśleć o napisaniu podręczników do nauki wyżej wymienionych przedmiotów. O ile do nauki historii i geografii mogą tymczasowo posłużyć podręczniki szkolne z Polski, o tyle powstanie podręcznika do języka polskiego jest sprawą niezmiernie ważną, bo wymagającą naukowego podejścia do właściwego nauczania i samodzielnego uczenia się języka. Platformę internetową można już także wykorzystać do nagrywania i przekazywania podstawowych informacji, kursów i szkoleń dla nauczycieli, wychowawców i rodziców. Jestem przekonany, że Ministerstwo Edukacji posiada duży zasób nagranych już materiałów. W dalszej kolejności można zaplanować poszerzenie współpracy o inne organizacje lub fundacje. Dobrym przykładem może być tu Fundacja imienia pułkownika Ignacego Matuszewskiego oraz uaktywnienie placówek dyplomatycznych, które do tej pory były raczej bierne w podejmowaniu kreatywnej współpracy ze społecznością polonijną. Jestem przekonany, że wspólne decyzje organizacji polonijnych i państwa polskiego przyniosą wymierne korzyści. Dorastające pokolenie musi zdobywać i pielęgnować posiadaną wiedzę. Jeśli wytrwa, stanowić będzie opokę kulturową i cywilizacyjną w swych przyszłych rodzinach. Nie oglądajmy się na innych. Rozwijajmy swoją formację duchową i intelektualną. Czujmy się współodpowiedzialnymi członkami wielomilionowej społeczności, jaką stanowi Polonia. Indywidualnie czy też reprezentując organizację, postępujmy tak, by następne pokolenia wychowane za granicą zapełniały nie tylko polskie sklepy, ale przede wszystkim polskie kościoły i ośrodki kulturalne. Taka będzie Polska, jacy my jesteśmy. Tu w kraju i tam na obczyźnie. Takie będą Rzeczpospolite, jak i ich młodzieży chowanie. Dziękuję Państwu.